Witam Państwa bardzo serdecznie w Familiadzie o YouTuberach. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, żart i uwaga. Aż mi przykro, jak to mówię. Dlaczego Zelda jest smutna, kiedy ogląda YouTube? Bo nie może znaleźć linka w opisie. Proszę Państwa, dzisiaj tytuł najlepszej rodziny zagra rodzina za Kolaków w składzie Neti, Lucky, Hubcio i Hawat. Dzień dobry Państwu. Dobry. Dzień dobry. O, oraz drużyna Eren Jäger. Nie, to musisz inaczej powiedzieć. Szało za demosy, jak to się mówi. Eren Jäger! Dziękuję. W składzie Szao, Kapitan Bezu, Arkoan. Cześć, cześć. Zapraszam kapitanów na stanowiska. Usłyszycie pierwsze pytanie. Kto pierwszy uderzy warda, ten odpowiada jako pierwszy. Ja podpowiem wam tylko, dzisiejszy konkurs nie jest stricte powiązany z ligą, jakby co. Więc nie muszą być tylko ligowe kanały czy coś. Myślałem, że powiesz, że nie jest sponsorowany, nie? Chyba ci p***ało, chłopie. A propos! Pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Buff Game. Jest to apka, dzięki której grając w twoje ulubione gry, zdobędziesz punkty, które możesz wymienić na nagrody. Buff działa w tle, kiedy grasz na przykład w Ligę, Valoranta, Fortnite'a, Dotę, PUBG i wiele, wiele innych tytułów. Grając nabijasz punkty, które potem możesz wymienić na darmowe nagrody. Na przykład nowe gry, Riot Points'y, skiny czy gift cardy. Buff nie jest żadną koparką, nie obciąża twojego komputera, jest godną zaufania apką autoryzowaną przez Overwolfa. Pozwala na gromadzenie punktów na nagrody, kiedy grasz w gry, w które i tak byś grał. I nie musisz o niczym pamiętać. Punkty na nagrody zbierają się same. Kiedy już dobijesz do wymarzonego celu, po prostu wymieniasz punkty na nagrodę i cieszysz się nowym skinem czy grą. Buff jest darmową apką. Oczywiście, możesz wykupić konto premium i wtedy zbierać te punkty trochę szybciej, ale nie jest to wymagane, żeby zdobywać nagrody. Także cóż, zainstaluj Buff, graj w swoje ulubione gry i wygrywaj nagrody. Proste. Link jest w opisie, także klikajcie. A teraz wracamy do odcinka. Szało, kurwa, okiełznaj dupę. Najlepszy kanał gamingowy. No i był remis, co? Byłem szybszy. Zet jest ninjom, był szybszy. Czyli najlepszy kanał gamingowy, słuchamy Szao. Doktor Hodo. Ach, dziękuję, ach, dziękuję, dziękuję, ach. Gamingowy. Gamingowy. A co on vlogi robi? Ankieta była robiona na moim kanale, także słuszny trop. Czy jestem na pierwszym miejscu? Oczywiście, że kurwa jestem, 39% głosujących. Pierwsze miejsce, pytanie trafia do was. Kapitan, dzień dobry, bardzo serdecznie witam cię w Familiadzie po raz kolejny. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Uszanowanie, Antelias. Jaki twoim zdaniem jest najlepszy kanał gamingowy? Na polskim YouTube zaznaczam. Antelias. Czekaj, to jest odpowiedź! Ja myślałem, że to była odpowiedź, czym się zajmujesz. Dobra, czy jest Antelias na naszej liście? Sprawdźmy. Trzecia pozycja, Antelias, 10% głosujących. Jak to trzecia, kurwa? Jak to trzecia? Trzecia. W takim razie teraz czas na Beza. Czy trafisz? Ja nigdy nie trafiam. No to twoja dziewczyna musi być niezadowolona jednak. Powiedziałeś, że nie ma Bartka, ale będzie klinika. Sprawdźmy, czy na naszej tablicy jest klinika. Najpierw czekajcie, muszę wejść na Wikipedię i wpisać, co to jest ta klinika, bo nie kojarzę. Jest klinika na naszej tablicy! Ostatnie miejsce! 4% głosujących. Ciekawe, ile multikod Bartek musiał zrobić. W takim razie Arkoanie, co się teraz stanie? Nie mów Arkoan, tylko nie mów Arkoan, serio, proszę. Proszę, proszę. Błagam, nie mów. Arkoan kusi jak nie wiem co, ale powiem skipciusieńko. I to jest pierwszy X, niestety nie ma skiby. O, fuck you. Ja tu tylko liczyłem głosy. Ja mówię do głosujących. A, dobrze. To fuck you głosujący. Nie, bo to moi widzowie. Odsubskrybujcie kanał, Alko. Szao, wracamy do ciebie. Kto myśli, że znajdzie się na naszej liście? Eleven. Po znajomości Eleven, czy jest na naszej liście? Sprawdźmy. Ale rzeczywiście. Kapitan. Ja mam pytanie. Mogę znowu powiedzieć Antelias? Możesz, ale nie zaliczyć tego drugi raz. Sadka. No to Noxy niech będzie. Czy jest tutaj Noxy? Niestety nie. Drugi dzynk. No to wracamy do Beza. Proszę Państwa, teraz od niego dużo zależy. Nie wiem. I powiem Rybson. Rybson ma kanał na YouTubie w ogóle? Niestety nie ma Rybsona na naszej tablicy. Pytanie w takim razie trafia do drużyny za Kolaków. Naradźcie się na czacie i zaraz Neti zaprezentuje wasz wybór. Dobra, Marwek. Dobra, sprawdźmy, czy Marwek jest na naszej tablicy. Nie ma go, niestety go nie ma. Na serio? Także, proszę państwa, punkty trafiają do drużyny. Możecie powiedzieć, jak się wasza drużyna nazywa? Dajcie kasztany tylko. Eren Jäger! Sprawdźmy, co jeszcze jest na naszej tablicy. 9. pozycja Royo. 8. pozycja Bloody. Ktoś zna? Ja nie piłem nawet. O kurde, Neti. Oprócz tego, kurwa, coś zjechałem, bo jest dwa razy Royo. Drugi kanał, Royo. Tak, to chodziło o drugi kanał, dokładnie, tak. Kolejna pozycja, Nerwarian, 6% głosujących, TV Gry i drugie miejsce między Hodą a Anteriasem zawiał T-Volt, 11% głosujących. Czyli drużyna, jaka drużyna, Szao? Eren Jäger! Zdobywa 60 punktów w tej rundzie. Pozdrawiam moich domowników. Największa drama 2021 roku. Kapitan pierwszy. Kamerzysta. Kamerzysta i więzienie. 7% głosujących. Trzecia pozycja. Lucky, możesz to przebić. Leksiu. Leksiu i Funky. 15% druga pozycja. To jest 2022. To jest już w tym roku. Kto by to sprawdzał, w którym to roku było, proszę cię. Na Wialtem 10
ekspozuje się, nie? Dzień dobry, Hubcio. No, witam, witam. Czy masz na imię Hubert? Mam. Dobrze, to będzie łatwo zapamiętać. Hubercie, czym się zajmujesz? Jestem studentem. Poza tym to papieża szkaluję. A, no idealne zajęcie. Dużo płacą? A, fun fact. Ostatnio znalazłem pracę. Uczę dzieci programowania na klockach Lego i w Minecrafcie. To się nazywa Roblox. Dobra, słuchaj. Jakie jest twoja odpowiedź na największą dramę? Logo Versów. Tak jest, Logo Versów. Hawacie, jak się macie? Jak ty się wczuwam w Karola? O co mam chodzi? Twoim zdaniem, największa drama. Kurwa, teraz jakie były dramy. Chabat spisuje dramy dla kanału. Dobra, dajmy Chabatowi dojść do głosu, no. Nie wiem. No musisz coś powiedzieć. Strzał kapcyn. Co? Dobra, sprawdzamy. Strzał kapcyn jest na naszej tablicy. Nie, bo to nie w tym roku, to 2022 będzie. Co? Jedziemy do Netiego. Czy śledzisz w ogóle YouTuby? Nie. Czyli pewnie nie będziesz wiedział. Nie. Tak. Ewentualnie doktor Hodo versus klinika, o. Kapcyn i Neri odchodzą z kliniki, co? Niestety nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Drużyna przeciwna może się narazać. Lucky, słuchamy cię. Chris Idloński? Czekaj, to w tym roku było, co? A kogo to obchodzi? Niestety. Również takiej dramy nie ma na naszej tablicy i zapraszam w takim razie do drużyny przeciwnej. Drużyno! Szao? Eren Jäger! Jaka jest wasza odpowiedź? Natsu. Sprawdźmy, czy Natsu jest na naszej tablicy. 5% głosujących, gratulacje! Let's go! Naszym pierwszym gestem było ogólnie Atol versus Gimpel. Czwórka górna udała wam się odgadnąć. 89 punktów będzie szło na wasze konto. Natomiast teraz zobaczmy jeszcze, co było na naszej tablicy. Queen of the Black i problemy psychiczne. Dominik Boss i TVP. Gimper i Xayo. Xayo versus Dis. Konop i Wardenga, 2% głosujących. Drużyna... Kurwa mać, czao. Czao. Eren Jäger! Wygrywa tę rundę. Najlepsze duo youtuberów nagrywających razem. Dobra, Hubcio tym razem. Zaha i Junior. Niestety nie ma kogoś takiego na naszej tablicy. Dobra, to będzie stare. Izaki Rojo. Izaki Rojo! Pierwsze miejsce, 29% głosujących. Starym YouTube'em lecimy, panowie. Dzień dobry, Arkoanie, co tam u ciebie? Czym się zajmujesz? Co tutaj robisz? Kto cię tu zaprosił? Kto się tutaj w ogóle zaprosił? Przepraszam. Na co dzień jestem głupim studentem, jeszcze głupszym youtuberem / streamerem. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał Anterias. Najlepsze duo youtuberów nagrywających razem. Idąc tamtym tropem... Anterias i Anterias. Arkoani doktor Hodokusi, ale zostanę przy tym pierwszym tropie i powiem, że Rocky Rojo. Tak, jest 10% głosujących! Let's go! Dzień dobry, Szało. Słuchamy twojej propozycji. Mandzio i Minecraft Blowek. Niestety nie ma ich na tablicy. Pierwszy strajk. Kapten? I samu Nitozyniak. Niestety również nie ma go na naszej tablicy. Dobra, ja wiem. Posłucham. Arkoli Rybson. Czy jest Arkoli Rybson na naszej tablicy? Druga pozycja, 13% głosujących, brawo Bezu. I przechodzimy do Arkoana. Teraz dużo w twoich rękach. No podebrał mi odpowiedź, kumpel. Teraz da się zastanowić. Wątpię, żeby twoi widzowie tak odpowiedzieli, ale Gargamel i Bartek Sitek. Niestety nie ma ich na liście. Także pytanie przychodzi do przeciwników. Czy już zdążyliście już się naradzić? Burza mózgów była mała i stwierdzamy, że Mandzio i Ignacy. Czyli mniej więcej. Hmm. Mandzio i Ignacy jest na naszej tablicy. A co ciekawe, jest tam też mniej więcej. Także gratulacje! Także ja wam zaliczę obie te odpowiedzi. Sprawdzamy, co jeszcze było na naszej tablicy. Od dołu, Vito i Bella. Graf i Mangetsu. Kto? Yahoo i Rekwer. Uwaga, 10% głosujących, Bloody i Dobrodziej. Trzecia pozycja, 13% głosujących, nie zgadniecie, kto to może być. Hodo i Urgot. O, ja wiedziałem. Nagrywających razem, nie? Także no. Za kolaki, zdobywacie 47 punktów, gonicie drużynę. Szao? Eren Jäger! Dziękuję pięknie. Najlepszy kanał o dramach. Najlepszy kanał o dramach? Ach, chyba nawet nie wie, co odpowiedzieć, ja! Czas. Dokładnie, masz 5 sekund. No to Arkoan? Wardenga Wataha. Wardenga Wataha, 44% pierwsze miejsce, gratulacje! Szao, powiedz mi, czy śledzisz kanały dramowe? Interesuje cię to w ogóle? Nie. Doskonale, w takim razie słucham twojej odpowiedzi. Rewo, druga pozycja, 20% głosujących. Nie śledzę, druga pozycja. Kapten, słuchamy ciebie. Konopski, trzecia pozycja, 8% głosujących. Idziecie jak police. To ja powiem Dramcia. Dramcia, kolejna pozycja, 7% głosujących, gratulacje! Arkoan. Turbosłowianin, człowiek jaszczur, piękny mężczyzna Dominik Boss. Niestety nie ma go na naszej liście. No żartujesz sobie! Wracamy do Szao. Stary walni. Ty stary Beskitu, Remigiusz Maciaszek. To jest twoja odpowiedź? Niestety nie. Drugi dzynk z drużyna przycina się naradza. Wracamy do kapitana. On jest tutaj bardziej chyba reprezentantem młodzieży. Słuchamy.
No tak. Aż to są gruźlicy. No. Mateusz Spesiński. Niestety nie ma go na naszej liście. Pytanie wraca do przeciwników. Słuchamy ciebie, Neti. Czy już się naradziliście? Tak. Gargamel. Gargamel, czy jest na naszej liście? Tak! 2% głosujących wybrało tego właśnie youtubera. Gratulacje, zdobywacie punkty. Przejrzyjmy sobie, co jest jeszcze na naszej tablicy. Ostatnia pozycja, prostacja. Mancio, 2%. Mancio! Aferki, 2%. Gimper, 6%. I Zebo, 8%. Ale musimy myśleć bardziej jak bachory, które oglądają Hodo. Ej, jesteśmy po 4 pytaniach. Aktualny stan punktu. Drużyna numer 1, czyli... Szao. Ma 149 punktów, a Zakolaki 128 punktów. I tutaj podpowiem, że chodziło o opinię osób, a nie o faktyczny stan. Wskaż kanał z największą ilością subskrypcji. Pierwszy był Szao. Polski, to pamiętam. Polski, tak. PewDiePie to polski jest, nie? Dobra, Szao. Mandzio. Niestety nie ma. Neti. Glowek? Plołek, pierwsze miejsce, 51% głosujący, gratulacje. Dzień dobry, Laki, skąd do nas przyjechałeś? Co robisz? Czym się zajmujesz? Ja zajmuję się byciem przegrywem. Pracuję w wolnych chwilach, uczę się digital artu. Cool. Panie Laki, czy śledzisz YouTube? W sumie śledzę tylko doktora Hodo. No to chyba ci za dużo nie pomoże akurat przy tym pytaniu. To jest takie trochę creepy, że go śledzisz, co się... Gdzie ty jesteś? Ej, widzę go za oknem! Laki, kanał z największą ilością subskrypcji. Freeze, druga pozycja, 21%. Kupcio, ty jesteś reprezentantem młodzieży, tutaj myślę, że będziesz znał odpowiedź na to pytanie. Kto aktualnie jest na topie YouTube'a? Obstawiłbym Rezi. Czwarta pozycja, 7% głosujących, gratulacje. Hawat, ty jesteś Hawatem, więc pewnie schawacisz, ale słuchamy. On jest kowalem. Ciekawostka dla widzów, nie wiem czy wiecie, ale Hawat jest kowalem. Tak, szczerze zabrali mi wszystkie odpowiedzi, ale mam jedną, tromba. Niestety nie ma tromby na naszej liście, pierwszy dzynk. Zimny, zostań przy Hawacie, niech on odpowiada. Nie ma. Dobrze, Neti Boomerze, ja wiem, że ty nie oglądasz YouTube'a polskiego, ale musisz tutaj trafić jakoś. Wardęga. Niestety nie ma Wardęgi na naszej liście. Laki, wracamy do ciebie. Powiedz nam, czy zdobędziesz jeszcze jeden punkt dla swojej drużyny. A strachuję? Niestety nie, to nie jest 2015 rok, nie ma ich na naszej liście. I przechodzimy w takim razie do drużyny Szao, która się nazywa... Czy macie odpowiedź? Team X. Czy... Ten kanał jest na naszej liście i oczywiście, że nie ma go. Kurczę, blaszka. Czemu ty się słuchasz Alkoana? Sprawdźmy teraz, co jest na liście w takim razie. Pod Blokiem i Freezem jest Bazyland. Pod Rezim jest kurwa doktor Hodo. A mogłem wolić doktor Hodo. Tak, jestem top subskrybowanym kanałem. Następnie była ekipa Traktory, Klinika, Naruciak i Eleven. Mówiłem, żeby Eleven powiedzieć. Gram solo od teraz. Z Kaptynem. Dobra, proszę państwa, w takim razie 79 punktów trafia do drużyny Zakolaków. Dobrze, w końcu jakiś wyrównany odcinek. Najlepsza gala freak show. Kaptyn jako pierwszy. Pływa, teraz chciałem powiedzieć doktor Chodo, ja p***dolę. Liczy się! MMA VIP. Tak jest! Trzecia pozycja, 2% głosujących. Laki, możesz to przebić. Jest MMA VIP, to może jest Fame MMA. Fame MMA, 53% głosujących, tak jest! Pierwsze miejsce. Jesteśmy tutaj przy Chłupciu, on jest znawcą polskiego internetu, coś czuję, że on może wam to unieść. No to Heilig. Heilig, tak jest! Druga pozycja, 44% głosujących. Hawat, przechodzimy do ciebie. Przed to najtrudniejsze pytanie, ponieważ ta gala, o której będziemy mówić, ma tylko 1% głosujących. Strzelaj, powiedz... Gala. Gala. Niestety nie ma gali na naszej liście. Lecimy do Netiego. To co było ostatnio, kurde, tam gdzie był ten walka karłów. Jak to się nazywało? Ultraliga, tak? Ultraliga! Kurwa! Niestety nie jest to Ultraliga. I przechodzimy do Lakiego. Elite Fighters. Niestety nie ma jej na tablicy. Przechodzimy w takim razie do drużyny przeciwnej. No kurde, proste, że LCS. Prime MMA. Prime MMA, pierwsza pozycja. Znaczy, przepraszam, 1% głosujących. Gratulacje, udało się. Dzięki za Ultraligę, będę oglądać na pewno. To będzie moim zdaniem najbardziej kontrowersyjne pytanie tego odcinka. Najbardziej znienawidzony YouTuber. No i Bezu był pierwszy. Kamerzysta. Druga pozycja, 28% głosujących. Możesz to przebić, Kupcio. Norbert Disgierczak, pierwsza pozycja. Dzień dobry, Hawacie. No teraz po raz kolejny wystawimy na test twoją wiedzę youtuberską. Najbardziej znienawidzony youtuber. Fuba, nie wiem, kurwa, Fuba. Co? Fubu, to pojebać Fubu! Przecież to było 10 lat temu chyba, co? Niestety nie ma go na naszej tablicy. Idziemy do Netiego.
Nie wiem, z Krakowa, w Frizu, czy jak mu tam kurde. Jest! Trzecia pozycja, 8% głosujących. Lucky, najbardziej znienawidzony youtuber według ciebie. Ja bym powiedział, że Lord Crushville. Czy mamy tutaj Crushville'a? W sumie jestem zaskoczony, ale nie mamy. What the fuck? Drugie przewinienie, drużyna przeciwna się naradza. Na 84% jestem pewny, że będzie. Marcin Dubiel. No, oczywiście, Marcin Dubiel, 3% głosujących. Dobra, i wracamy do Awata. Skoro było Fizz, to jest na to szansa, że będzie Verso. Szansa jest, ale jej nie ma. Trzecie przewinienie, idziemy do drużyny przeciwnej, która nazywa się... Czy zdążyliście się naradzić? Konopski, Konopus, Konobus Amogus. Sprawdźmy, czy Konopus, Konobus Amogus Konopski jest na naszej tablicy. Jest! Ukrył się na czwartej pozycji z 6% głosujących. Dobra, sprawdźmy, kto jeszcze jest na naszej tablicy. 6% głosujących, Dawid Czech. Kleksiu. Moim zdaniem, zupełnie niezasłużenie, Mandzio. Czemu Mandzio, halo? Bo on się ubiera tak, jak się, tak, ja się tak nie ubieram. To czemu on się tak ubiera? To nie tak, że ja w tym momencie na streamach zbieram napierdolony made outfit za kolanówki i kosie uszy. Będzie drama z NetTeam, let's go. Kolejna pozycja, proszę państwa, Chooks. I ostatnia pozycja, oldschoolowo, Karolek. Najsilniejszy fizycznie youtuber. Arkoan był pierwszy. Nie, Hawad był pierwszy. Dobra, Hawad, dawaj. Ja tutaj pragnę się wtrącić. Przejdziemy sobie klatka po klatce i co się okazuje? Że w tej samej sekundzie biją wardy, proszę zobaczyć. No. No remisja chuj. Także wszystko k***a ustawione znowu. Dobra, Hawad, dawaj. Nie no, niech powie pierwszy, ja poszę. Dobra, minęło 5 sekund, nic nie odpowiedział. No owca powiedziałem. Aha, powiedziałeś owca, dobra. No to gratulacje, bo owca jest numer 1, 49% głosujących. Ja nie spodziewałbym się tego, dobra. Podchodzę do Netiego. Dzień dobry, czym się zajmujesz? Zawodowo jestem pasożytem. Cierpię na chroniczny brak chęci do życia. Oj, witaj w klubie. Rzućmy Pasza. Jarek Pasza, runda wasza! Tak jest, 19% głosujących. Swoją drogą to jest ciekawe, że Pasza rozpierdolił owcę w ostatnim fajcie, a jest na drugim pozycji. Ja powiem, jako że twoja glaca jest jaśniejsza niż moja przyszłość, ja powiem Dr. Hodo. Ja najpierw zaprezentuję swoje muskuły tej do kamery. Pod bluzą są schowane, wierzcie, ale tam są. Jestem na tej liście i 5% głosujących wybrało mnie i co? Spotkamy się w oktagonie, zimny. Dobra, Chupcio, przechodzimy do ciebie. Gimper. Jest Gimper, proszę państwa, 7% głosujących. Nieźle wam idzie. Hawacie. Sądzę, że może być Sucker. Niestety nie ma nikogo takiego na naszej liście. Wracamy do Netiego. Silni youtuberzy, piękni umięśnieni. Disu. Jest dis, proszę państwa! Co ty p***olisz? Bonus BGC. Dobry strzał, ale niestety tym razem nie ma go na naszej liście. Dwa dzynksy, drużyna przeciwna się naradza. Tak, jak był dis, no to powiem, że Zony. Jest Zony, proszę państwa! 3% głosujących. Hawacie, najsilniejszy fizycznie youtuber, twoim zdaniem? Doktor Urgo! Powiem wam tak! Niestety nietrafiony strzał, pytanie trafia do przeciwników. Czy twoja drużyna już miała okazję się naradzić? Dobra. Coco Chanel, Boxdel to jest! Yeah. Tak to Boxdel, proszę państwa, 3% gratulujących, gratulacje! Zakolaki aktualnie mają 207 punktów, natomiast drużyna... Elendiego! Ma punktów 418, nie wiem czy mnie to k***a, ale śmieszy. Zakolaki, jeżeli chcecie wygrać, musicie się skupić, musicie wziąć się i wygrać. Najlepsza kariera muzyczna youtubera. Szao pierwszy. Jakub Doktor Hodo Zimny. Jest, 9% głosujących. Możesz to przebić, Neti. Multi? Multi, pierwsze miejsce, 47% głosujących. Plecak pełen punktów, wypełniony aż po brzegi. No oni i tak to przegrają i dostaną. Oni mają Hawata, więc mają mały handicap. No dzięki! Dobra, lecimy do Lakiego w takim razie. Cytując tego youtubera, Bastion jest dobry, tylko trzeba umieć nim grać. Gimper. Pierdolany się do mainstreamu jak na bombsite, daj! Tak, weź sprawdź mnie, bo zostawia to machownie, żeby jak to detaście. A ja muszę dać komuś wyciszenie globalne, czekajcie. Tak jest, Gimper jest na naszej liście. Przechodzimy do Chupcia. Na logikę powinien być, ale znając twoich widzów to nie mam takiej pewności. Master Czułek ukośnik Dezy. No jest, 3% głosujących, gratulacje. Pokonam każdego tego. No ja nie mogę. Nawet sam na dwóch. Gankować boją się mnie. Robię pęty. Możemy kontynuować. Hawacie, najlepsza kariera muzyczna youtubera. Boxdel. Boxdel, 10% głosujących, gratulacje. Dobra, wracamy do Netiego. No ta ekipa. Tak, jest ekipa. Kurwa, idą jak burza. Dobra, Lucky. Team X. Niestety nie ma ich. Pierwszy Zynks. Wracamy do Chupcia. Chooks. Niestety również nie ma. Drugi Zynks. I Hawat. No, były Rabby Freeze. Był Freeze przecież. Była ekipa. Freeza nie było, a Freeze również jest na naszej liście. 6% głosujących. Zostały nam jeszcze 3 pozycje. Zobaczymy, czy Netty zna tych zawodników. Bo ja pierdolę. To już nie znam nikogo. Nie ma szans. Nie, pas. Dobra, w takim razie przechodzimy do drużyny przeciwnej. Moja odpowiedź to Michael Jackson.
Naprawdę szał. Nie. Dychaj sam. Niestety nie ma go na naszej tablicy. Punkty trafiają do drużyny przeciwnej. Już wam mówię, co nam pozostało. 4% głosujących Lil Masti. Nie, ja wychodzę z tego teleturnieju. Japczan i 3% Kaluch. Nie, Lil Masti mnie zbawa. Najlepsza para na YouTube. Kapten pierwszy. Doktor Hodo, doktor Urgot. Tak, ostatnia pozycja, 5% głosujących. Nie, ja już idę z to, naprawdę. Freeze i Verso. Freeze i Verso, pierwsza pozycja, 27% głosujących. Kapten, możesz iść? Aha, on naprawdę pożyda w kat. W takim razie, Hubcio. Marcin Dubiel i Lexi. Chyba mnie oczy mylą, ale nie ma ich. Eleven if love, eleven if love. Fitlover. Tak, Fitlovers, proszę państwa. Stópki. Aha, fit. Dobra, Neti, słuchamy ciebie. Rezi z tą Agatką, czy jaki tam? Rezi i Agata, tak jest, 5% głosujących. Przechodzimy do Lakiego. Tromba i Marcysia? Tromba i Marcysia, tak jest, 6% głosujących. Psychokapel. Niestety nie ma ich na naszym top 10. Hawat? No dobra, Stu i Agata. Niestety nie ma ich na naszej tablicy. Dobrze, przechodzimy do drużyny przeciwnej. Do drużyny jakiej, Shao? Niega! Dobrze, już się zmęczył trochę. Kimper i Klaudia. 100%, tak? To jest twoja odpowiedź. Nie moja, ale ich, ale... Z nią. Sprawdźmy, czy Gimper i Klaudia są na naszej liście najlepszych par na polskim YouTube i są. Jednak nie trolujemy zawsze, piątka bezu. Już wam mówię, jakie jeszcze pozycje są na naszej tablicy. Nitro i Sandra, Remsuła i Kasix. Kurwa, 9%, Szao i Bezu. Co? Mój ulubiony ship od dzisiaj. Bezu ostatnio mówił, że ma dziewczynę, Szao. No i proszę państwa, ostatnia, Jawor i Zukol. Wszyscy mogą uderzyć przycisk. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza go zniszczy. Dokończ zdanie. Subskrybuj. Dobra, niebieski wart pierwszy upadł. Proszę o odpowiedź. Subskrybuj. Subskrybuj kanał Dr. Hodo. Tak jest. Nie było takiego pytania w ankiecie. Ja sobie to wymyśliłem. Dziękuję bardzo serdecznie. Drużyna niebieska o nazwie... Jego! Wygrywaj! Zdobywa każdy po skinie.